Witam, kolejny odcinek SnowRunnera. Zaczynamy od wyjazdu z garażu. Zapewne głupim pomysłem, który polega na przywiezieniu średnich chłód za jednym razem. Czyli mam dużą ciężarówkę, która może jest słabsza. Może ma zblokowane dyferencjały na stałe, ale nie jest aż tak wywrotna. Może przez to, że ma fabryczne zawieszenie. No, zobaczymy. To na stałe jest, ok. Tutaj droga jest dość prosta, więc mam nadzieję, że sobie poradzę nawet o tak późnej porze. Tak. Ta ciężarówka ma dość duży zbiornik, no i zakopała się niemalże natychmiast. To chyba nie wróży najlepiej, ale jakby to powiedzieć. No, ma jeszcze przyczepę, to prawda, to może być ciężej. No, zobaczymy, jak będzie z jej wywrotnością, jak będą. Będzie pełna kłód. To oczywiście można zrobić szybciej. Tylko nie wiem, o co się zaczepiłem. A czemu ona się do tyłu zaczepia? Z automatu. Trochę głupie. No dobra. Już nie będziemy się chwilowo czepiać. Po prostu sobie jedziemy. Nie wiem, czy tak będzie szybciej. No, jeżeli uda się dociągnąć przyczepę do farmy na wyspie Dramond, no to będzie to szybciej, nawet jadąc powoli. No bo tak inaczej trzeba by było jechać dwa razy. Dobra, może trochę mało widzę. Nie, czy widzę dość, ale... Noc nawet jeszcze nie była blisko. No ale. Dobra, ranek. O, fakt. 350 litrów. To sporo, ale też ona sporo pali. Ale chyba nie aż tyle, żeby to stanowiło problem taki wielki. Omijamy wielki kamulec. W sumie póki co to najwęziej jest tu zaraz. Między kamieniami trzeba przejechać. Niskie biegi. Nie, w sumie to po co? Jeszcze się nie zakopałem, a tak. O, proszę, już dwójeczka jest. Nie. No i zaraz w połowie stoku będzie zmieniał. I od razu na jedynkę, a jakże? Przecież się zatrzymał, żeby zmienić. Przyczepa. No na oko nadaje się do wiezienia średnich chłód, ale nie jestem pewien, bo w opisie jest tylko, że jest to przyczepa do wożenia pni, ale nie napisane jest wyraźnie, że do przewozu chłód. Więc... No ale zobaczymy.
czy mój głupi pomysł okaże się być naprawdę strasznie głupim pomysłem, żeby ciągnąć tu przyczepę tylko po to, żeby się przekonać, że ona się nie nadaje. No cóż. Dobra, jakoś tak boczkiem, tylko żeby kołami zahaczyć. By się nie zakopać, a jest. C, no tak. Ładuj. Ciężarówka A. Przyczepa. A, da się. Ładuj. Proszę bardzo. Pełno kłód. Możemy jechać. Nie, nie możemy jechać. Bo? Dlaczego? Bo się zakopałem? Tak, węszę tutaj zły pomysł. Może jednak nie będę wjeżdżał w środek tego bajora. Jakieś takie bardzo dziwne rzeczy mi się tu dzieją. Tymi kołami. Czemu tak? Zaraz chyba odepnę przyczepę i będę ją wyciągał na sznurku. No proszę cię, jedź. Nie bądź taki. Może tutaj kwestia w tych drzewach, które są porozrzucane w błotku. Tak. Niskie biegi. Tak sobie to działam. Gdzie ta wyciągarka jest? Do czemu ona jest do tyłu zaczepiona? Zobaczmy, gdzie do przodu da się zaczepić. Na przykład tam. Czemu tam nie próbuje się? Nie, to bywały głupie pomysły, a ten jest wyjątkowo bardzo głupim pomysłem chyba. No, pod warunkiem, że może, jeżeli się uda, no to, jak to mówią, wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie. Choć moja ulubiona ciężarówka zapewne już dwa razy by tu leżała i kwiczała w błocie. No nie, 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 no niekoniecznie. Przecież pierwsze kłody nią zawiozłem właśnie nie stąd, ale no nie miałem przyczepy, to jest inna sprawa. Wysokie biegi nadal są niskie, bo to jedyneczka tylko. O.
Czarno to widzę. No, kamera jest chyba najgorszym, co tu mamy. Nie bardzo. No to spróbujmy to. To tu. To. O, przewody to są w zasadzie takie liny, tak? Jak się przyjrzeć z bliska. No tak, jeszcze zaczyna padać, a ja nie mam wycieraczek. Aby tylko dojechać do drogi, potem już będzie, najpierw trzeba przejechać przez farmę, żeby dojechać do drogi. No cóż. Zobaczymy, jak będzie to szło. Tam też jest się czego łapać. No, nie tak szybko, nie za szybko, ale no jednak troszeczkę może szybciej. No to jednak droga w dół, więc nie przesadzajmy. O, niewiele widać za tymi drzewami. Tu można skręcić gdzieś, ale nie wiem gdzie, więc... Może można w jakiś sposób ominąć te błota na farmie? Nie wiem. Przydałoby się rzucić okiem na mapę. Bo gdybym... Ale tu jest takie wąskie gardziołko, nic z tego. Nie ma opcji. Trzeba jechać prosto. Paliwa... Wcale nie ma tak znowu bardzo dużo. Widzę, że nie ma selektywnej zbiórki odpadków, tylko same takie jakieś śmietniczki stokowe. Ale... Czego się spodziewać po grze, która tak de facto jednak jest ruska. No. Jakby nie było. Wilk może i w owczej skórze i tak dalej, ma ładne angielskie nazwy, ale no, troszeczkę się czarujemy twierdząc, że nie. No jedź. A, usłyszała, co o niej mówi gra i postanowiła się zaciąć. Dobra. Ale póki co, no jakoś to jedzie wszystko. I o ile chce utkwić mi w różnych miejscach,
to póki co nawet nie chcę się za bardzo przewracać. No jedź, jedź, jedź. Jedź, 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 jedź. Czy może można już trochę poprzekiechać? No nie wiem. Do Brzozy jest dość daleko, ale może się za nią złapię. O nie, to jednak za daleko do Brzozy. Tu się jeszcze nie złapię, ale no... Aha. O nie, no nie, to nie, to nie tu. Nie, 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 nie. Okej. Tędy jeszcze nie próbowałem. A z drugiej strony... Jak już można się łapać za Brzozę, to nie ma takiej potrzeby. Okej. Mamy dość mało paliwa. No ale cóż. Może dojedziemy, a jak nie, to stacja benzynowa przyjedzie do niej. No, zawsze jest jeszcze opcja, że jak będzie bardzo trudno, to po prostu odczepię przyczepę i potem po nią wrócę. Trzy litry na minutę? Nice. Może przez to, że z górki, ale... Tutaj jakoś nie krzyczy, że na twardej drodze nie wolno jeździć z blokadami. Ha. Ale trzęsie się, to prawda. Sądzę, że dyferencjały właśnie zużywają się nadmiernie, no ale cóż. Jest jeszcze jeden problem. Nie jestem pewien, czy już w ogóle odblokowałem drogę na farmę, czy nie ma tam jakiegoś zawaliska albo czegoś takiego po drodze. Hamujemy, bo pachołki bywają zwodnicze. Proszę mi tu nie wpadać do wody. Oho. No, hello. Przecież mam napęd na wszystkie koła, ma blokady dyferencjałów. Co jest z nią? Ale się zaczepił, pewnie, jasne. I dlaczego? Dlaczego to nie chce jechać? Proszę, tam. Może za karę, że ominąłem pachołki. No. Też jest takie jedno wąskie gardło, gdzie będzie trudno, ale kto nie spróbuje, ten nie zrobi.
No jedź, 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 jedź. Brateńku. Czy mi się wydawało, czy ja wyłączyłem muzykę, a ciągle ją gdzieś tu w tle słyszę? Albo może też mi się wydaje, że słyszę, a równie dobrze mi się wydaje, że wyłączyłem. O, zbliżamy się do wąskiego gardziołka. Nie, słyszę ją wyraźnie. Właśnie słyszę ją, że jest, ale nie słyszę jej wyraźnie, bo jest bardzo niewyraźna. No tak, jak jechałem z beczką, to nawet nie zauważyłem tego zakrętu. A potem jak jechałem z belkami moją przewrotną ciężarówką, to zauważyłem to wąskie gardło bardzo. Czyli ta jednak faktycznie jest mniej wywrotna. Co mnie cieszy. ...122 litry, no to niedużo. Ale chyba zbliżamy się do stacji benzynowej, tak jest. Stój. Wyłącz silnik, zmień pojazd. Zatankuj. Z przyczepy cysterny do Pacyfika. Okej. Zamknij. Zmień pojazd. Pacyfik. Nieręczny. Odpalamy. Do widzenia. Dziękujemy za tankowanie. Ja tutaj też troszeczkę zerkam na zegarek, bo nagrywam to jak na mnie dość późno. Ponieważ rano trzeba wstać do pracy i w pracy pracować, dlatego trzeba się w miarę możliwości oczywiście, no troszeczkę też jestem nocnym markiem, ale nie tak jak kiedyś, więc raczej już nocami specjalnie bardzo nie szaleję z czynnościami. Takie raczej już wyszukuję czynności wyciszające, żeby już bardziej do snu. O, jesteśmy już dość wysoko. Nie byłoby fajnie stąd spaść. Tak, te blokady jednak na asfalcie również działają tak sobie.
już wyświetla nam się miejsce tunelu, więc wyświetla nam się nie światełko w tunelu, tylko światełko tunelu. Bez W. Oj, oj. Mnóstwo znaków drogowych. Droga zamknięta. A jednak na szczęście nie. No, 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 no. Uważnie, uważnie i powoli, proszę. No, deszcz jest fajny. Szkoda, że tak mało wnosi do scenerii, że na przykład nie znika kurz. A może znika? Nie no. Właściwie to może zmienia się w błoto, ale nie jestem pewien. Ale też nie pojawiają się żadne kałuże, ani nic takiego. I to jadę na czwórce. Okay. No ale trzeba przyznać, że gra troszkę bardziej angażuje niż na przykład Euro Truck Simulator. Tam miałem dużo więcej czasu na dygresję i gadanie o czymkolwiek. Ha, co właściwie było całym zamiarem tutaj, że będę grał SnowRunnera i miał sobie czas na dygresję, a tymczasem nie bardzo. Bardziej się przejmuję tym, co na ekranie, niż tym, co mi po głowie krąży. No cóż. No jedź, 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 jedź. Co tu na tym znaku? Uwaga, spadający skały. No. To chyba ktoś, któryś z prowadzących program Top Gear zapytał i całkiem się zgadzam. Co niby mamy zrobić z takim znakiem? Jakie środki przedsięwziąć? Ubrać kask, czy co? No. Czy zamknąć włas samochodu? Nie wiem. Oni też nie wiedzieli. Trochę bez sensu. Znaczy, ja wiem, czemu ten znak służy. Wiem, oczywiście, tak. No, służy do tego, żeby nie można było nikogo pozwać za zniszczenie samochodu poprzez niewłaściwe utrzymanie stanu technicznego drogi, tak? Okej. Okay. No dobrze, i minął praktycznie cały dzień. Wieczór się robi, a ja dopiero w okolicy tunelu. Ale no nie powiem, z sukcesem, tak? Wyspa Drummond. Nie wiem, czy dojeżdżałem, czy dojechałem w ogóle do tej farmy kiedykolwiek. Pomijamy. Odpalamy. A właściwie to nie. Nie odpalamy. Tylko wyłączamy silnik i po pierwsze opcje, ustawienia, o, ustawienia, dźwięk, głośność muzyki, dobra. Okej, i teraz mapa. No to rzućmy okiem na mapę. Jest takie troszkę
No, z tego punktu widzenia nie ma dramatu, więc możemy jechać, ale... Czyli na pewno dróżką aż do mojej cysterny. A tak, tu był objazd, bo nie było mostu, ale most już jest. Ja tak jadę. I nie bardzo się przejmuję przyczepą, ale tutaj te przyczepy całkiem nieźle sobie radzą same, więc... Znaczy, no wiecie, o co chodzi. No, same w sensie, że nie trzeba ich bardzo doglądać. Okej. Koniec ładnej drogi. O, już jesteśmy przy stacji benzynowej, przenośnej. No jedź, bratku. No, bo jeszcze się przewróci cysterna w związku z tym, co usłyszała. Ręczny, wyłącz silnik, zmień pojazd na Flistara pełnego, jeszcze prawie po brzegi, zatankuj, źródło, zbiornik. A nie Flistar, tylko Pacyfik. Pojazd Pacyfik. I teraz jeszcze silnik wyłączony, rzut oka na mapę. Tutaj tędy by trzeba było skręcić. Zjechać w dół. No a dalej już w sumie dość prosto, co prawda wygląda prosto na mapie, ale pewnie prosto nie jest. Były sobie tabliczki. Coś mam takie nieodparte wrażenie, że trzeba będzie zaraz znowu robić dzień. Bo późno się zrobiło i nie wszystko widzę. O. No nie tu! Dobrze, troszeczkę się ruszyło i dzięki temu się ruszyło. No dobrze. Przyjmijmy, że okej.
Uwaga, stromy zjazd. No dobrze, ale jeszcze oprócz tego wąski. No, zaraz mi przyczepa zawiśnie. I tyle będzie. No, to będzie teraz tak. Dość grząsko, ale... Ale jedziemy, no jedziemy. Chciałbym zmienić na dzień, ale też nie chcę się zatrzymywać. Przydałby się do niego jakiś większy silnik i wtedy byłaby całkiem spoko ta ciężarówka. Przede wszystkim, no nie aż tak wywrotna. O, ale tu mamy również bardzo wąziutkie gardziołko. Oj. Ale chyba nie ma innej drogi. Dobrze, że tu jest chociaż ten odbojnik, że nie spadnę do jeziora. Choć trochę się na nim oparłem. Port. W porcie jeszcze nie byłem. No, farmecka. A tu nie ma żadnej odbojnicy, więc uważamy, żeby nie zlecieć do jeziorka. No dobrze by się było też nie zawiesić. No, please. O, przyczepa. Och nie, zawisłem. No. O Jezus, kamera. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, za co bym się mógł złapać. Oj. No, jedź, proszę cię, błagam cię, jedź. To by się nazywało pechunio, tak blisko celu się zawiesić, ale już go widać, już witam się z gąską. Zarządzaj ładunkiem, rozładuj i rozładuj. 990 punktów i promocja. I trochę kłopot, bo muszę teraz wrócić z tą przyczepą, bo przecież... Okej. Do... Mostu leśniczego. Zobaczmy. No, nie V, tylko mapa. Co, skąd i dokąd. Aha, czyli wziąć
punktu tartacznego i dostarczyć do mostu leśniczego. W sumie dość proste. Ale myślę, że nie w tym odcinku, a poza tym chyba nie na... Ja i tak muszę stąd wrócić. Muszę stąd wrócić, dlatego że... no nie tak mam wyposażoną moją ciężarówkę. Nie wiem, jak to zrobić, bo szkoda mi tej przyczepy tu zostawiać, bo potem kiedyś i tak będę musiał jakoś po nią wrócić, żeby ją sprzedać. No dobra, mniejsza z tym. To będzie problem na inny raz. Przyczepa odłącz. Holuj i akceptuj. I to w tym odcinku będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach, w których może zrobię coś jeszcze troszeczkę przy zaporze Smithville. I tak. Aha, może zauważyliście, że przemalowałem mojego pacyfika, bo zapomniałem o takiej opcji. No ale do zobaczenia.